Witam w programie My Over 40. Dzisiaj popracujemy sobie nad górną częścią pleców. Hej Kasia. Cześć, witam. Co tam słychać? Dobrze, już po pracy. Elegancko. Dobrze, teraz sobie przyćwiczymy tą pozycję startową. Także palce do środka, kolana zrotowane na zewnątrz, ciśnięte pośladki, mocny brzuch, barki do tyłu i podbródek wciągnięty do przodu. Ok, dobra. Teraz rozgrzejemy sobie te górne plecy, muszę się zrelaksować. Także pierwszym ćwiczeniem będziemy rotować jedną rękę do tyłu, takim naprawdę małym zakresem ruchu, tylko jedną, tak. Jeśli to nie sprawia problemu, jest ok. Możesz trochę zwiększyć zakres ruchu się z łokciem. Ale jeśli ta już pozycja na przykład sprawia jakąś problem, to może sobie zdecydowanie wrócić nie, do tej pierwszej. Nie, zdecydowanie się bardzo dobrze czuję i czuję, że mogę nawet zrobić większy ten ruch. Ok, spróbujmy. Naprawdę wysokie rotacje. Ok, zmienię się stronę. Znowu tyłu. Rotujemy sobie do tyłu, bo nie do przodu, bo większość czasu jednak w przeciągu dnia większość jest przygarbiona i te barki idą do tyłu, także... Tak, szczególnie, że ja też w biurze siedzę praktycznie cały czas przy biurku. W takiej pozycji. Zwiększymy sobie. Ok. Dobrze. Już mogę obracać? Dobrze. Ok, tak. Damy sobie większy zakres ruchu. Okej, okay, dobrze, teraz w innej płaszczyźnie popracujemy. Ręka do góry, tylko jedna. Okej, okay, napięty brzuch. Idziemy góra, dół, w tą stronę. O, super. Barki do tyłu. Dobrze. Rozumiem, że tutaj też nie należy przekraczać tego na przykład. Także do tyłu za bardzo, tak? Tylko no nie, nie. Równo. Tak, dokładnie. Okej, okay, teraz idziemy sobie na dół. W innej płaszczyźnie ręka przy łokieć przy ciele i do tyłu, znowu, żeby zrotować ten bark do tyłu. Super. Dobra, zmienimy rękę. Tyle sama pozycja. Będę w spiętym brzuchu, spięte pośladki. Dobrze, że mi przypominasz, bo ja często zapominam o tym. Okej, okay, i teraz znowu przejdziemy do tego innego ćwiczenia, do boku. Bark zrotowany na zewnątrz. Super, dobrze, już jesteśmy rozgrzani. Także teraz sobie troszkę porolujemy górną część pleców, a najpierw zaczniemy sobie na ręczniczku, zobaczymy, czy to będzie komfortowe dla Ciebie. Ok, to teraz przejdziemy do rozbijania górnej części pleców. Spróbuję sobie lżejszą wersję z ręczniczkiem, także obróci Kasia, pokażę Ci, gdzie mam ułożyć ten ręcznik. Także obróci się tutaj troszkę, ok. Także tutaj właśnie damy ten ręcznik na łopatki, ok. Dobrze, teraz sobie przejdziemy do pozycji leżącej. Dobrze, a teraz sobie przejdziemy, już jesteśmy na ziemi, także przejdziemy sobie na te ręczniczki. Tam, gdzie pokazywałem, górną część pleców, łopatek, ok, dobrze. Możemy się chwilę zrelaksować. Już tak powinna zacząć lekko rozciągać. Ok. Ręce wciągnąć do przodu. Do boku. Powoli. Rozumiem, że tutaj ogólnie nie, że się cała skręcam, tylko cały czas leżę na wprost, tak? Tak, tak. Tylko w tej samej pozycji. Tylko górną częścią pleców właśnie pracujemy. W różnych płaszczyznach, do boku, góra, dół. Można prawie wyciągnąć ręce do góry i łopatki wbić w ręcznik. Kółeczka też można chyba robić, co? Można, to kompletna samowola. Dobrze. Możemy sobie wstać. Jeśli ktoś czuł dyskomfort przy używaniu ręcznika, to proszę sobie przy nim pozostać. Zrobić sobie jeszcze minutkę na ręczniku. Kasia bardzo dobrze się prezentowała, także przejdziemy do trudniejszej wersji, używając właśnie tych rollerów. Także w to samo miejsce dajemy sobie ten wałeczek, łopatki. Ok.
Teraz tak, możemy biodra unieść do góry, podwinąć miednicę pod siebie, ok? I będziemy sobie chodzić znowu taka do góry, o, na dół. Dla mnie ta wersja jest na pewno lepsza. Tak? To dobrze. To robimy góra, dół. Możemy znowu wyciągnąć ręce bardzo w górę. Potem wbić łopatki w wałeczek. I szukamy tych właśnie, wcześniej mówiłem o tych punktów spustowych, gdzie naprawdę czuć duży ból. Proponuję się potem w tych punktach zatrzymać. Czuć, jak ten mięsień się rozbija. I przejść sobie do innego punktu. Muszę przejść sobie do boku, z boku na bok. Bo też tak mogę się ruszać chyba w drugą stronę. Tak, nie? Tak, tak. Z boku na bok. Muszę sobie trochę niżej zejść. Pamiętaj o miednicy i spiętych pośladkach. Tak, staram się. Dobra, super. Aczkolwiek bardziej się nie ukrywam, że skupiam w tej chwili na tych łopatkach. Okej. Okay. I teraz po tym rozbijaniu górnej części pleców przejdziemy sobie do wzmacniania, okej? Okay? Teraz tak, jedną rękę właśnie zrotujemy ramię do zewnątrz, mocno napięte. Druga ręka tutaj na głowie, lekko, tak delikatnie trzymamy. I wchodzimy do środka. I maksymalne rozciągnięcie do góry, patrzmy się w górę. Idziemy na jedną stronę. Dobrze robię? Super. Dobrze. Jeszcze trzy powtórzenia. Tak około 10 staramy się na stronę zrobić. Ok, i zmiana, także znowu ręka mocno na ziemi, ramię do zewnątrz. Jedziemy. Która strona gorzej? Wiesz co, prawa. Ja ogólnie z prawą ręką mam, z prawym barkiem czasami mam jakieś problemy, ale jeżeli chodzi teraz o to otwieranie, no to myślę, że z dwóch stron tak samo. Okay. Mogłoby być lepiej, moim zdaniem. Ale poćwiczę jeszcze na tym. Będzie dobrze. Wiadomo. Okej, czy jedno powtórzenie. Super, dobra. Teraz tak, położymy się na ziemi. Na brzuchu, okej. Okay. Teraz tak, tutaj przy głowie nie ściskamy. Unosimy plecy na ziemi. Okej, okay. Trzymamy. Teraz sobie dodamy jeszcze ręce do przodu. I do głowy z powrotem. Jeszcze raz. Jest za ciężko, można oczywiście chwilę odpocząć. I znowu. Prawda, wyciągamy. Można odpoczynek zrobić. Znowu. To jest w porządku. A powiedz mi, te ręce tutaj kładę na głowę, nie że gdzieś tam dalej ściskam. Nie, 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 nie. Tutaj dalej, tylko tak delikatnie naprawdę. A teraz sobie spróbujemy też przejście do boku. Czyli znowu ta sama pozycja. I maksymalnie do jednego boku. Pauza na środku i do drugiego. Dobrze. Możesz sprawdzić, czy ja to robię? Dobrze, poprawnie? Okay. Spoko, możesz się trochę się obniżyć, bardziej głowę mieć przy, właśnie przy ziemi, super. Jeszcze jest przedłużenie kręgosłupa, czyli też możesz bardziej podbródek pod siebie, że patrzy na ziemię. Ekstra. Ok, jeszcze jeden na stronę. Druga. Super. Dobrze. Lecimy teraz, przejdziemy do ćwiczeń rozciągających, ok? Teraz przechodzimy sobie do ćwiczeń rozciągających, ok, górną część pleców. Także pokażę, jak ta pozycja będzie wyglądać. Stopy blisko, kolana na zewnątrz, pośladki w górze. Rozciągamy maksymalnie ręce. Znowu głowa neutralnie, szyja neutralnie i celujemy podbródkiem do ziemi, ok? I tak sobie trzymamy. I głowa neutralnie, czyli nie wyginać. Patrzymy w dół, staramy się opaść nisko. Trzymamy.
przejdziemy do lewej strony, aby zwiększyć rozciągnięcie naszego grzbietu. Mhm. Po lewej stronie trzymamy. Ale przyjemnie ciągnie. Mhm. Przejdziemy sobie z powrotem do środeczek. Rozciąganie w ogóle to jest chyba jest najprzyjemniejsze tak naprawdę na koniec. I relaksuje i... Znaczy tam nie jest, żebym się cieszyła, że koniec, bo bardzo mi się fajnie to ćwiczy, ale to tak przyjemnie relaksuje, a przy okazji samopoczucie mam zawsze jakieś takie lepsze. Nie wyobrażam sobie na przykład skończyć ćwiczenie i się nie porozciągać. Okej. Okay. Super, dobrze. Teraz tak, podobna pozycja. Kolejną rękę sobie damy tutaj. Tą drugą przełożymy pod tą pierwszą, ok? Palce rozumiem dalej ściągnięte od nóg, tak? Tak, tak. Ta pozycja wszystko, sama co było. Tak, tylko trzeba będzie barkiem położyć na ziemi i twarz też na ziemi, ok? Dobrze. No, gdzieś sobie tak położymy, chwilę odpoczniemy. Zerknę, jak to wygląda. Ok, super. Może trzeba wyżej tutaj rękę, czekaj. O, jest na prosto, super. Trzymamy. No się tak staramy, minutę na stronę. Jeszcze chwila. Dobrze, zmienimy sobie stronę teraz. Staramy się zrelaksować, oddychamy. No i to było na tyle. To było na tyle na dzisiaj. Także dzięki wielkie. Dziękuję ślicznie, było bardzo fajnie. No, za co? Czuję się jak zawsze no idealnie pod ćwiczenie. No to ekstra. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. Innymi mięśniami następnym razem. Okej. Okay. Dzięki.